Pewnego dnia paru młodych chłopców przyszło na salę. Tak się zaczęła nasza historia, naszej czwórki. Zaczęliśmy trenować. Na początku zaczęliśmy rywalizować między sobą. Jak to młodzi chłopcy, który lepszy, który lepiej skacze, który tam lepiej ćwiczy. Wiadomo, młodzi chłopcy startowaliśmy na zawodach dla najmłodszych zawodników. Tak jak się mówi, w miarę jedzenia apetyt rośnie. Dochodziliśmy już do mistrzostw Polski, do pucharów Polski. Zaczęliśmy zdobywać najpierw brązowe, srebrne medale, później złote. I któregoś dnia poczuliśmy, że możemy naprawdę wysoko zajść, jeżeli tylko chcemy, że wszystko jest możliwe. No i stworzyliśmy. Najpierw była jedna czwórka z Piotrem Szczygłem. Zdobyliśmy mistrzostwo Europy w Antwerpii. Później te składy się zmieniały, no, część zawodników odchodziło, część zaczęło podejmowało pracę, kończyło szkoły, to jak to w życiu. Później była druga czwórka, no ja jako Piotr Pas, Mirosław Żywioł i bracia Gucznici, gdzie już próbowaliśmy zdobyć te najwyższe laury, czyli walczyliśmy o mistrza świata. Nie udało nam się, zdobyliśmy wszystko, co możliwe w akrobatyce, nie udało nam się nigdy zdobyć mistrza świata. We Wrocławiu w 1996 roku zdobyliśmy brązowy medal. Przegraliśmy z chińską czwórką zaledwie 0,02. 0,02 sędziowie zabierają za obciągnięcie palców, to są naprawdę szczegóły, no ale no była lepsza czwórka i ten. Później jeszcze mieliśmy sukces w Manchesterze. Również pokonaliśmy 10 czwórek bodajże. Zajęliśmy drugie miejsce. Na pierwszym byli Rosjanie, my na drugim. Ex aequo Chińczycy i Ukraina na trzecim. Wtedy nam się udało pierwszy raz pokonać Chińczyków. Systematyczność. Trzeba być codziennie na treningu. Tak jak dzisiaj mamy aurę, deszcz pada, zawodnicy przychodzą, mimo takiej brzydkiej pogody, ćwiczymy na tej sali. My mieliśmy to szczęście, że nie było internetu i wszystki wolny czas, wszystko poświęcaliśmy akrobatyce. Nawet nieraz, tak mogę się przyznać, że nawet w szkole zawalaliśmy, żeby tylko być na treningu, żeby się przygotować do zawodu. To musi być jedno. To muszą być cztery charaktery dobrane, które wiedzą, czego chcą i do czego dążą. To jest podstawa czwórki, no, w dalszym ciągu zdobywania sukcesu. Dokładnie, dobieramy, mamy mnóstwo dzieci przychodzących na akrobatykę. Powiem, teraz od września przyjęliśmy około 40 nowych zawodników. Od tych 40, jeżeli zostanie dwóch, to będzie maksimum. Którzy będą rośli i ćwiczyli przez wiele, wiele lat. Na psychologii, na bycie ojcem, matką. Dokładnie tak. Trener jest dla zawodnika. No, budujemy zaufanie między sobą. To wszystko wiąże zawodnika i trenera. Powiem tak, że to jest już fanatyzm dla mnie. Całe życie gdzieś człowiek był tym zawodnikiem, później gdzieś te losy się gdzieś tam, żeśmy odeszli od tego sportu, ale całe życie człowiek się tym interesuje. Gdzie inni zawodnicy zdobywają sukcesy, czytałem w ten. Ja jestem od 7 lat trenerem, ale cały czas śledziłem wyniki zawodników, nie tylko z naszego klubu, z innych klubów. Powiem tak, że jesteśmy. Staramy się być w czołówce, staramy się tych
zawodników przygotowywać, żeby nie wypaść z tej mapy Polski. Chociaż są wiadomo, inne czasy, jest mniej pieniędzy na ten sport. Ja jako trener muszę pracować dodatkowo, po pracy przyjeżdżać na trening. Jest ciężko, no ale staramy się tą młodzież zachęcać do tego sportu, ciągnąć to, żeby ta akrobatyka nie zanikła w naszym mieście. Najbliższe mistrzostwa Europy, gdzie moja czwórka została powołana do kadry. A co będzie na tych zawodach, to się okaże. My musimy zrobić wszystko, a jak sędziowie nas potraktują, no to już przyszłość. Na początku chciałbym podziękować wszystkim działaczom za to, tak jak ja teraz staram się wychowywać zawodników, tak oni się starali wcześniej wychować mnie i udało im się to. Chciałem z całego serca za to podziękować i życzyć wszystkim sekcjom jak największych sukcesów, jak największych osiągnięć w swoich dyscyplinach. Wiadomo, trener. Najpierw był to pan Andy Szczęsny, później jako najstarszy zawodnik był to Piotr Moas. To byli moi trenerzy, którzy bacznie obserwowali moją karierę, trenowali nas. A z zawodników, no to wiadomo, no najbliżsi, którzy trenowali ze mną. Tak? Był to Mirosław, świętej pamięci Mirosław Żywioł, który w tamtym roku przegrał chorobę, czyli z rakiem. Jacek i Daniel Gucznik. Michał Kozłowski, mój górny, z którym zdobyłem Mistrzostwo Europy w Antwerpii. To są te osoby, które teraz tak mogę sobie przypomnieć. Był kiedyś u nas, zawodnik, nazywał się Andrzej Garstka. Był dwukrotny czy trzykrotny mistrzem świata. Zawsze wzorowaliśmy się na jego sukcesach i zawsze próbowaliśmy dążyć do tego, żeby osiągać takie sukcesy jak on. Założyciel świdnickiej akrobatyki. Założyciel też boksu. I co roku mamy właśnie turniej imieniem pana Henryka Chmielewskiego.